Ja myślę, że nie należy tej współpracy między biznesem a nauką określać do dziedzin. Jest po prostu ogromna potrzeba innowacyjnych rozwiązań, na przykład w medycynie, w energetyce, w geologii. Ale też w wielu, wielu innych, prawda, materiałoznawstwo. No, myślę, że nie należy tego mieć, dlatego też, bo regiony są, które mają swoją własną specjalizację i specjalność. I Unia Europejska w tej chwili przygotowała razem z nami te programy operacyjne, które się opierają na współpracy biznesu i nauki w regionach właśnie. Więc po prostu jest w tej chwili ogromny wachlarz możliwości. Jest otwarcie się myślenia, jest gotowość i to po prostu spowoduje, że nie ma co tu programować, wyznaczać ani kierować. Trzeba umożliwić tylko i wspierać.